Szacuje się, że w Polsce choruje na nią ponad 80 tysięcy osób. Choroba Parkinsona rozwija się powoli, ale z czasem uniemożliwia pacjentom wykonywanie najprostszych czynności. Nie można jej wyleczyć, ale można zahamować jej objawy. Jedną z takich metod jest głęboka stymulacja mózgu, o której dziś powiemy Państwu w naszym programie. To jest medyczny magazyn Jedynki, po prostu zdrowie. Zapraszam. Dziś w programie poznamy jedną z najnowocześniejszych metod stosowanych w leczeniu Parkinsona. Głęboka stymulacja mózgu ma hamować objawy choroby i pozwolić pacjentom na powrót do normalnego życia. Choroba Parkinsona to najpowszechniej występująca choroba neurodegeneracyjna, czyli taka, u której podłoża leży uszkodzenie i obumieranie komórek nerwowych. Częściej dosięga mężczyzn niż kobiety, a średni wiek chorego to 58 lat, choć zdarzają się też przypadki zachorowań przed 40. Docent Dariusz Koziorowski, specjalista neurolog, od lat leczy pacjentów z chorobami neurologicznymi w warszawskim Szpitalu Brudnowskim. Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się genetyką choroby Parkinsona i nowoczesnymi sposobami zwalczania jej objawów. Chętnie kwalifikuje swoich pacjentów do leczenia metodą głębokiej stymulacji mózgu. Panie docencie, ile osób w Polsce tak szacunkowo choruje na Parkinsona? Szacuje się, że około 80 tysięcy osób może chorować na chorobę Parkinsona. Te dane mogą się wahać. Tych chorych przybywa? To trudno powiedzieć, czy przybywa. Częściej jest ta choroba rozpoznawana niż przed laty. Większa wiedza jest o tej chorobie i przez to większa rozpoznawalność. To jest na tyle częsta choroba, że jeżeli dobrze się rozejrzymy wokół, wśród naszej rodziny, wśród znajomych, wśród sąsiadów, to jesteśmy w stanie taką osobę znaleźć. Współczesne leczenie farmakologiczne czy inne metody leczenia pozwalają na to, że te osoby dość dobrze funkcjonują, często pracują i nie zdradzają tych symptomów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że one chorują na chorobę Parkinsona. Na temat Parkinsona krąży wiele stereotypów. Ponad 80% Polaków uważa, że choroba przebiega stabilnie i biorąc leki, pacjent może w miarę dobrze funkcjonować nawet kilkadziesiąt lat od rozpoznania. W rzeczywistości, nawet przy właściwym leczeniu, choroba postępuje i powoduje coraz bardziej uciążliwe dolegliwości. Jakie są objawy choroby Parkinsona? Przede wszystkim objawy ruchowe. To jest drżenie, ale drżenie spoczynkowe. Nie jest to takie drżenie, że ktoś próbuje przenieść kubek z herbatą i wtedy drży mu ręka. Nie. Ono występuje w spoczynku i to jest takie drżenie, które głównie dotyczy dłoni i palców. Przypomina takie kręcenie pigułek lub liczenie pieniędzy. A w momencie, kiedy pacjent wykonuje ruch, to ono znika. Natomiast główne objawy, które upośledzają funkcjonowanie, to jest spowolnienie ruchowe, pociąganie nogą lub też taki chód drobnymi krokami, który wynika ze spowolnienia ruchowego. Zanim te objawy się pojawią, bardzo często mamy do czynienia z takimi zaburzeniami jak na przykład trudności w rozpoznawaniu zapachów, czasami na kilka lat przed pojawieniem się jeszcze tej ruchowej postaci choroby. U pewnej grupy pacjentów pojawiają się takie zaburzenia snu, które nazywamy zaburzeniami snu fazy REM. Panie docencie, czyli jeśli chodzi o diagnozę Parkinsona, nie jest ona zbyt łatwa, bo nie ma jednego testu, określonego badania, które da nam pewność, że jesteśmy chorzy. Nie ma jakiegoś specyficznego testu, który moglibyśmy wykonać i jednoznacznie potwierdzić rozpoznanie. Są to kryteria kliniczne plus obserwacja postępu choroby oraz obserwacja odpowiedzi na leczenie. U osób cierpiących na Parkinsona dochodzi do zaburzenia funkcjonowania części komórek mózgowych, a konkretnie tych odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy. To substancja, która umożliwia komunikację pomiędzy neuronami odpowiedzialnymi za poruszanie się i koordynację ruchową. Jej niedobór sprawia, że impulsy z mózgu docierają do ciała znacznie wolniej, co w praktyce przekłada się na wystąpienie objawów choroby. Postępowania choroby Parkinsona nie da się cofnąć ani zatrzymać. Leczenie polega na podwyższaniu poziomu dopaminy lub stymulowaniu tej części mózgu, na którą ona działa. Najpowszechniejszą metodą jest podawanie leków z lewodopą, aminokwasem, który w mózgu ulega przekształceniu w dopaminę i uzupełnia w ten sposób jej braki. Wraz z rozwojem choroby leki mogą jednak okazać się niewystarczające lub powodować poważne skutki uboczne. Wówczas konieczne bywa wprowadzenie innych terapii.
Leczenie zaawansowanej postaci choroby Parkinsona składa się w zasadzie z trzech metod. To są dwie metody infuzyjne, gdzie podajemy dwie różne substancje farmakologiczne stosowane w tej chorobie. Druga metoda infuzyjna to jest podawanie apomorfiny, która jest podawana w sposób podskórny za pomocą pompy. W Polsce niestety nie są refundowane i z powodu bardzo wysokiego kosztu tej terapii praktycznie te metody są niedostępne. Trzecią metodą leczenia zaawansowanej postaci choroby Parkinsona jest głęboka stymulacja mózgu. To jest taka metoda, gdzie wszczepia się taką elektrodę do pewnych struktur mózgu. Poprzez stymulację prądem o dużej częstotliwości ma spowodować zablokowanie tych neuronów, czyli zablokowanie tego nadmiernego patologicznego pobudzenia, jakie występuje w tej chorobie. To powoduje, że zmniejszają się te klasyczne ruchowe objawy choroby Parkinsona. Zabieg głębokiej stymulacji mózgu przejdzie dziś pan Jerzy, który na Parkinsona choruje od 7 lat. Do tej pory prowadzono leczenie farmakologiczne, jednak od dłuższego czasu nie jest już ono wystarczające. Pierwsze objawy sierpień 2009, lekkie drżenie. Przy dużym poziomie stresu uznałem, że to praca. Tak sobie czekałem mniej więcej rok, może trochę dłużej. Aż ktoś mi powiedział, że te twoje drżenia są już zupełnie inne, były dużo mniejsze. Domownicy tego tak za bardzo nie zauważają, no bo oswojeni, prawda, widzą to na co dzień. Kogoś, kto mnie zobaczył po roku, było jasne, że to jest zupełnie inny etap. Zaczęło się leczenie, znaczy farmakologiczne, czyli dostawałem leki, które też trzeba było niestety zwiększać dawki co jakiś czas. To są różnego typu drżenia, napięcia mięśni, spłyca się oddech, kłopoty z mówieniem. Jeszcze na dodatek mam pracę, która wymaga kontaktu z ludźmi. W związku z tym te wszystkie rzeczy bardzo utrudniają kontakt z ludźmi. W pewnym momencie dochodzi do tego, że człowiek zaczyna się izolować, bo nie warto wychodzić z domu, bo szkoda wysiłku. Czasami jest tak, że jak jest ta faza off, czyli nie działa lek, nie ma lewodopy, to ja siedząc przy komputerze, próbując napisać maila, czuję się tak, jakbym, że tak powiem, łopatą robił. Cały organizm jest spocony. Po prostu napięcie mięśni jest tak duże, że to po prostu zwyczajnie trudno funkcjonować w taki sposób. W pewnym momencie się pojawiały skutki uboczne, mniej więcej w moim przypadku po 4 latach przyjmowania lewodopy. W moim przypadku to są dyskinezy, czyli ruchy mimowolne. Te objawy uboczne są równie nieprzyjemne jak same symptomy. Pojawia się konieczność szukania jakichś innych sposobów radzenia sobie z tym. Jednym z tych sposobów jest właśnie implantacja elektrody. Więc ze 2 lata temu neurolog zaproponował mi, że może byśmy pomyśleli. Kwalifikacja to jest w zasadzie jeden pobyt w szpitalu. Akurat w moim przypadku był to szpital Brudnowski na neurologii. Badania są, mi się wydaje, do przejścia zupełnie dla każdego. I po 3 dniach wie się, czy się kwalifikuje człowiek, czy nie. Operację przeprowadzi profesor Tomasz Mandat, specjalista neurochirurg 2. stopnia. W Klinice Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie miesięcznie wykonuje dziesiątki zabiegów wszczepienia DBS u pacjentów z Parkinsonem, dystonią i drżeniem. DBS polega na wprowadzeniu do mózgu specjalnej elektrody połączonej z neurostymulatorem, który z kolei jest montowany w okolicy klatki piersiowej pacjenta. Urządzenie często określa się jako rozrusznik mózgu, bo emituje impulsy elektryczne, które porażają odpowiedni jego obszar. Tym samym blokują powstanie w mózgu sygnałów powodujących typowe dla Parkinsona dolegliwości. Panie profesorze, co decyduje o tym, że osoba chora na Parkinsona zostaje zakwalifikowana do innej metody leczenia niż tylko farmakologiczne? Leczeniem choroby Parkinsona zajmują się neurolodzy, którzy prowadzą farmakoterapię, czyli podają pacjentowi leki. Jeżeli po pewnym czasie uznają, że leczenie farmakologiczne jest niewystarczające, czyli zaburzenia ruchowe są w takim stopniu nasilone, że uniemożliwiają pacjentowi normalne funkcjonowanie, wtedy myślą o leczeniu operacyjnym i po akceptacji pacjenta możliwości leczenia chirurgicznego, tacy pacjenci są kierowani do neurochirurga. Głęboka stymulacja mózgu, na czym polega ta metoda? Część mózgu jest jakby nadaktywna, a część mózgu nie działa prawidłowo, czyli za słabo działa. Idea jest zahamowanie tej struktury, która w chorobie Parkinsona jest nadaktywna.
czyli próba powrotu do równowagi, dzięki czemu oczekujemy, że stan pacjenta będzie zbliżony do normalnego. A ta elektroda, zamontowanie jej, jak to wygląda od strony takiej może technicznej? Są to struktury położone, można powiedzieć, mniej więcej 10 cm od powierzchni, 7 cm od powierzchni czaszki. Struktura celu, czyli to, które, cel, który zwykle wykorzystujemy, jądrowisko-wzgórzowe, ma wielkość zbliżoną do migdała. Dokładnie się do 1 mm jesteśmy w stanie zaplanować zabieg operacyjny, czyli wprowadzenie tej elektrody. Pan Jerzy jest już przygotowywany do zabiegu. Zakładana jest rama stereotaktyczna, która będzie unieruchamiać czaszkę podczas operacji. Pozwoli ona neurochirurgowi na odnalezienie prawidłowej drogi do miejsca docelowego w mózgu. Już w ramie wykonuje się tomografię komputerową głowy. Kilka dni przed zabiegiem przeprowadzono też u pacjenta badanie rezonansem magnetycznym. Wyniki obu badań nałożone na siebie pozwolą teraz neurochirurgowi uzyskać dokładny obraz struktur mózgu i precyzyjnie wyznaczyć cel zabiegu. To jest stacja planowania. Dzięki tej stacji planowania możemy fuzjować obrazy, czyli nakładać obraz rezonansu magnetycznego na obraz tomografii komputerowej. I tutaj widzimy dosyć dokładnie, jak wygląda mózg. Głównie chodzi o struktury kostne, naczynia krwionośne. Musimy starać się, żeby nie wprowadzić elektrod czy elektrody do naczyń krwionośnych, bo jeżeli byśmy uszkodzi naczynie krwionośne, to niestety skończy się tym, że pacjent będzie miał krwiak. Podobnie staramy się unikać, żeby elektroda nie przechodziła przez układ komorowy. Możemy z dużą dokładnością powiedzieć, gdzie chcemy wprowadzić elektrodę. Dzięki rezonansowi możemy bardzo precyzyjnie określić punkt celu, natomiast dzięki tomografii komputerowej z ramy stereotaktyczną możemy elektrodę wprowadzić z dokładnością do 1 mm. Pacjent ma szansę pozbyć się drżenia. Tak. Generalnie głównym powodem, dlaczego pacjenci do nas trafiają, nie jest nawet drżenie, tylko sztywność i spowolnienie. Jeżeli pacjent jest dobrze zakwalifikowany, jeżeli zabieg jest przeprowadzony odpowiednio, jeżeli zaprogramowanie stymulatora jest przeprowadzone odpowiednio, to u większości pacjentów uzyskujemy poprawę. Należy pamiętać, że nie jest to metoda leczenia, która powoduje, że choroba Parkinsona znika. My leczymy tylko objawy. Ani farmakoterapia, ani głęboka stymulacja mózgu nie ma wpływu na postęp choroby. Czyli jaka jest dynamika choroby, to niestety jest zmienność osobnicza i zależy od pacjenta. Sama kwalifikacja do takiego zabiegu? Pacjent musi chorować na chorobę Parkinsona minimum 5 lat. Wiek pacjenta nie powinien przekraczać, teraz uznaje się 75 lat. Musi być wyczerpane możliwości terapeutyczne, czyli farmakoterapia jest niewystarczająca. Jednym z rzeczy, może powiedzieć, elementów, które dyskwalifikują pacjenta, są zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia poznawcze. Z tego powodu, że leczenie operacyjne może nasilić te objawy. Kolejnym etapem kwalifikacji jest wykonanie badania UPDRS, czyli oceny funkcji ruchowych pacjenta po przyjęciu leków i bez leków. Panie profesorze, czy w Polsce wykonuje się dużo zabiegów w głębokiej stymulacji mózgu? Szacuje się, że w Polsce wykonywanych tego typu zabiegów rocznie jest około 150-200. Z tego powodu, że płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, planuje rocznie konkretną ilość zabiegów. I mimo tego, że pacjentów z roku na rok jest kwalifikowanych coraz więcej, to niestety muszą czekać w kolejce na swój zabieg, na zabieg operacyjny. Pacjent oraz zespół operacyjny na czele z profesorem mandatem znajdują się już na sali. We wstępnej fazie zabiegu chirurg stymuluje mózg, aby określić najlepsze miejsce do wszczepienia elektrody. Bardzo precyzyjnie sprawdza się różne warianty jej położenia i reakcje pacjenta na te zmiany. Ta część zabiegu trwa najdłużej, nawet do 2 godzin. Obszar, do którego mają docierać impulsy z elektrody, to zaledwie 8 na 4 mm, a redukcja położenia elektrody nawet o ułamki milimetrów powoduje realne zmiany w tym, jak stymulowany jest mózg. Pan Jerzy cały czas jest przytomny i opisuje swoje odczucia. Reakcje na stymulację na bieżąco kontroluje też neurolog. Przy tym zabiegu jest to docent Koziorowski jako lekarz prowadzący pacjenta. Dzięki temu lekarze wiedzą, przy jakim ułożeniu elektrody stymulacja działa optymalnie. Spróbujemy takie ruchy. A całą pięścią. Minimalne tylko spowolnienie, w zasadzie bez zahamowania, na 1. U pacjenta dość szybko udaje się określić pozycję, w której elektroda skutecznie hamuje objawy choroby. Efekty są widoczne gołym okiem. Lekarze mogą teraz wprowadzić do mózgu elektrodę stałą, a następnie przystąpić do drugiej części operacji, czyli wszczepić pacjentowi neurostymulator i prowadzący do niego przedłużacz. Ta część zabiegu odbywa się pod narkozą, bo konieczne jest wykonanie nacięcia skóry na klatce piersiowej w miejscu, gdzie ukryty zostanie stymulator.
U pani Sylwii pierwsze objawy choroby nie przypominały klasycznych dolegliwości związanych z Parkinsonem. Prawidłową diagnozę postawiono po wielu miesiącach od ich wystąpienia, wówczas wprowadzono też leki. Efekty farmakologii nie były jednak skuteczne, a normalne funkcjonowanie stało się możliwe dopiero po przebyciu przez pacjentkę zabiegu DBS. Kiedy zauważyła pani, że coś ze zdrowiem dzieje się niepokojącego? No gdzieś około 9 lat temu. Co się działo? Nie mogłam mieć zębów. Brałam szczoteczkę w rękę, chciałam myć zęby, a ręka stała w miejscu po prostu. I trafiłam do lekarza, stwierdził, że być może to kręgosłup, więc rehabilitacja tam. Ale to nic nie dawało rady, to się pogłębiało. Skierowali mnie do neurologa. Neurolog powiedziała, że trzeba iść szybko do szpitala. Podejrzewała SM. Wykluczyli SM, no więc stwierdzili, że to pewnie udar, bo były zmiany w mózgu. No ale to mi się pogłębiało. Ja nie pamiętam faktu, żeby miała jakieś, prawda, objawy typowe dla udaru. Mówią, że Parkinson to jest drżenie, prawda? Ale to nie było najgorsze u mnie drżenie, bo ja się wtedy drżenia nie miałam jako takiego ręki. Ja po prostu nie mogłam chodzić, utykałam na jedną nogą, taką jakbym miała bezwładną tą nogę. Jeden z lekarzy mi zasugerował, że być może jeśli leki mi te pomogą, to znaczy, że to jest ta choroba. Inne te symptomy też się potwierdzały, że to Parkinson, więc zaczęto mnie leczyć na Parkinsona. Jaka była ta pierwsza myśl, gdy tak powoli zaczęło do pani docierać, że to pewnie jednak ta choroba? Wie pani, człowiek jak najdłużej odpiera takie rzeczy od siebie i ma nadzieję, że być może... Może to jednak to nie to, chociaż już wie, że to jest jednak to. Ciężko kiedy, było? Tak, bardzo było ciężko i wtedy właściwie to się już zaczęłam poddawać. W ogóle straciłam sens życia i to wszystko. Ale dała pani radę. Dała pani radę. Dzięki lekarzom właśnie. Były leki i te leki pomagały. Pomagały, owszem, tylko że ten okres działania leku był coraz krótszy. Trzeba było go brać częściej i większe dawki. A wtedy automatycznie większe dawki powodowały to, że skutki uboczne, prawda? No i ten doktor, który mnie prowadził, wpisali mnie na listę oczekujących na zabieg. DBS, czyli głęboka stymulacja mózgu. Ale co wtedy jeszcze pani pomyślała? Że to jest dla mnie szansa. Tyle. Pani Sylwio, z zabiegu zakończył się pomyślnie. Jakie zmiany zaobserwowała pani u siebie? Jakich objawów już nie ma? Żadnych nie ma już. Leki biorę oczywiście w mniejszych dawkach, o połowę mniej jak brałam. No na razie ja jestem pół roku po zabiegu. Są momenty, że w ogóle się nie odczuwa, że człowiek jest, prawda, jakiś tam ograniczony czymś, bo praktycznie nie jest. Myśli pani z pewnością nadal o tej chorobie, bo do końca się pewnie nie da jej wyeliminować, ale... To już chyba nie tak, że się pani tak bardzo boi jak wcześniej. Nie boję się. Już teraz mówię, że się niczego nie boję. Pan Andrzej zabieg implementacji elektrody przebył ponad 5 lat temu. Dziś czeka go okresowa wizyta kontrolna, którą przeprowadzi lekarz prowadzący pacjenta, neurolog dr Bogdan Brodacki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam. Proszę bardzo. Ile to czasu minęło od naszej poprzedniej wizyty? Ostatni? Tak. Nie, miesiąc? Miesiąc. Pan zachorował, panie Andrzeju, w którym roku życia? Proszę pani, no tak dokładnie biorąc rzecz, to pierwszy jakiś symptom pojawił się 10 lat temu. Jakie były pierwsze objawy? No, zaczęło się od drżenia w nogach, a potem to przeszło na ręce, na całe ciało. Mhm. Bardzo problematyczne. To się stało, bo... Szczególnie w pana zawodzie. Pan z ludźmi pracuje na co dzień. No i na budowie i tak dalej, kiedy trzeba dokładnie zrobić i tak dalej. Ze 3 lata się tułem po różnych lekarzach. A objawy postępowały. Dokładnie. W końcu, kiedy postawiono rozpoznanie, włączono leczenie. Czy to leczenie było skuteczne? Do czasu. Farmakologia działa, ale nie do końca i potem te objawy by się nasilały. Co w chorobie panu najbardziej przeszkadzało? No, drżenie. To drżenie całego ciała. To jest straszna rzecz. Kiedy usiłuje pan powstrzymać, tym bardziej się nasilają. Straszne pocenie się. Problemy ze snem. Kiedy się człowiek obudzi, pośpi sobie ze 3-4 godziny, kiedy już jest bardzo zmęczony i nie może spać. A jak skuteczność leków pan oceniał w tym okresie przedoperacyjnym? Średnio powiem. Nie za specjalnie. No, kiedy działają bardzo krótko,
O skuteczności nie można mówić. No. My spotkaliśmy się parę lat temu. Wówczas już pan był w fazie choroby, kiedy już były duże problemy. Zdecydowaliśmy się wtedy na kwalifikację do zabiegu. To kwalifikację odbył pan w szpitalu, jak pan pamięta. Nie było przeciwwskazań. Zabieg przebiegł bez powikłań. Bez. A jakie były później pana spostrzeżenia w tym krótkim czasie po zabiegu i później? Bardzo pozytywne. Co się zmieniło? No, wszystko. Mianowicie? No, mogę jako taką funkcjonować także. Panie Andrzeju, dokonamy teraz kontroli pracy stymulatora, jak zwykle zresztą. Bo jak pan wie, pilot zawiera proste informacje. No tak. Które pokazują, czy urządzenie jest włączone, jaki jest stan baterii oraz ten kolejny parametr, to jest jeden z parametrów stymulacji, które może pan regulować. No tak. Niech pan weźmie ręce proszę przed siebie. I proszę wykonywać takie ruchy naprzemienne palcami. Tak. Położyć ręce na kolanach i szybko. Dobrze. I nogą uderzać o podłoże. I drugą nogą. Niewygodne to krzesło. Niech pan wstanie. Nie ma problemu. Zestawanie z krzesła, proszę usiąść. A ja teraz wyłączę panu stymulator. Ręce proszę wziąć przed siebie. W tym momencie wyłączony jest układ stymulujący. Czuję. Czuje pan? Poza dyszeniem jeszcze jakieś wrażenia? Proszę zrobić. Wykonywać ruchy naprzemienne. Dobrze. Brak koordynacji. Jednak. Niech pan od 100 odejmuje 7. I od wyniku znów 7. O, łamigłówka. Okropne. Włączamy urządzenie. Czary mary. No, tak to działa, właśnie. Zabieg u pana Jerzego zakończył się pomyślnie, przebiegając bez komplikacji. Panie profesorze, widzę, że już wyszedł pan z sali operacyjnej. Jak udał się zabieg? Wszystko poszło zgodnie z planem. Pacjent bardzo ładnie współpracował. Mikrorekording, czyli badanie neurofizjologiczne, przebiegło prawidłowo. Odpowiedź na stymulację była też prawidłowa. Kiedy, panie profesorze, pacjent będzie mógł opuścić szpital i kiedy wróci do normalnego życia? Jutro wykonamy kontrolny tomograf komputerowy. Jeżeli w tomografie będzie wszystko w porządku, jeżeli pacjent będzie się dobrze czuł, pojutrze wyjdzie do domu. W takim razie życzymy pacjentowi dużo zdrowia, a panu profesorowi samych udanych operacji. Bardzo dziękuję. Dwieście lat temu odkryto chorobę Parkinsona i choć wciąż jest nieuleczalna, to dzięki postępowi medycyny coraz skuteczniej hamuje się jej objawy. Niektóre nowoczesne metody leczenia, jak ta, którą zaprezentowaliśmy Państwu w programie, pozwalają chorym normalnie żyć, a co ważniejsze, czasem zapomnieć o chorobie.